Dzień dobry, Agnieszka Baron. Witam Państwa we wtorek 15 marca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu finał miejskiego konkursu Mini Omnibus oraz podsumowanie projektu szkolnego, w którego udział zaangażowało się aż 5 uczelni wyższych. Podamy też datę otwarcia DTS-ki dla kierowców. Zapraszam na serwis. Wiadomości zaczynamy od wieści dla kierowców. Otwarcie DTS-ki dla samochodów zaplanowano na niedzielny wieczór. Po zakończeniu imprez, które przygotowano dla rowerzystów, rolkarzy i biegaczy, na drogę wjadą służby porządkowe. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w obrębie skrzyżowań oraz węzła z ulicą Kujawską. Orientacyjny czas udostępnienia drugiego i ostatniego odcinka drogowej trasy średnicowej nastąpi o godzinie 22. Szczegółowy plan dni otwartych DTS-ki na naszej stronie tvimperium.pl. Dokładnie tydzień temu panowie paniom składali życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dni minęły i pojawił się ciekawy pomysł. Na pewno większość z nas posiada torebkę, która od dłuższego czasu zalega w szafie. Teraz jest okazja do tego, aby dać jej drugie życie i pomóc komuś w potrzebie. Gliwickie Stowarzyszenie Przed Siebie, zainspirowane pomysłem z drugiego końca Polski, postanowiło zorganizować nietypową akcję tylko dla pań. Aby wziąć udział, wystarczy damska torebka wypełniona drobiazgami, na przykład kosmetykami. Zbiórka będzie prowadzona do 1 kwietnia w restauracji przy ulicy Plebańskiej 9. To, co uda się zebrać, trafi do pań, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej albo zdrowotnej. Znaszli ten kraj? Uczniowie biorący udział w miejskim konkursie Mini Omnibus Czar Polskich Miast na tak zadane pytanie odpowiedzą twierdząco. Sprawdzian wiedzy, ale emocje, które towarzyszyły 6 finalistom i ich kibicom, były co najmniej równie gorące jak na meczu piłkarskim. W tym roku jest to Czar Polskich Miast. Organizuje ten konkurs w tym roku szkoła numer 20. Uczennica tejże szkoły wygrała poprzednią edycję i będzie witała wszystkich finalistów tegorocznej edycji. Uczyłem się o różnych miastach i czytałem różne legendy. I dziwna była jedna legenda o toruńskich piedniczkach. Mnie bardzo zaskoczyło te gnieźnieńskie drzwi. A sami lubicie polskie miasta? Tak. Które najbardziej? Toruń, Gliwice, Warszawa, Wrocław. Toruń. A dlaczego Toruń? Bo tam był, tam mieszkał Kopernik i to jest najsłynniejszy astronom. Jest to również konkurs, w którym dzieci muszą wykazać się nieprawdopodobną wiedzą, ponieważ pokonują etap szkolny, gdzie wybierają szkolnego mini omnibusa, pokonują półfinały miejskie, z których zostały wyłonione osoby do finałów. Cała klasa będzie mi dopingować, żeby mi dobrze wyszło. Widzę, że masz ze sobą cały dwór pięknych dziewczyn. Może i mam i całą grupę wojów jeszcze do tego. I to wszystko na dzisiejszy konkurs? Tak. Czyli przygotowanie strategiczne jest, a czy wiedza też jest? Też. I jeszcze widzę, że macie transparent, tak? Tak. Kilka transparentów. Mamy jeden po angielsku i dwa po polsku. Wiedzieć więcej, potrafić również walczyć ze stresem, przedstawić się w jak najlepszy sposób. To bardzo trudne, a jednocześnie niesłychanie satysfakcjonujące. Mamy przed sobą najlepszych z najlepszych. Która legenda? Z którą legendą kojarzy się? Smoku Wawelskim. Brawo, o Smoku Wawelskim jury możemy przyznać tu? Proszę, przyznajemy szkole z EP. Ze szkoły numer 20 przenosimy się teraz do zespołu ogólnokształcącego na ulicy Orląt Śląskich. To tutaj odbył się finał wyjątkowego projektu, który miał przybliżyć młodzieży z liceum uczelnie wyższe. Projekt
ten właściwie polegał na nawiązaniu ścisłej współpracy, a konkretnie na objęciu patronatem konkretnych klas. Uczniowie klas pierwszych tegoroczni, klasa humanistyczna została objęta patronatem Wyższej Szkoły Technicznej, klasa B, tak zwana politechniczna, Politechniki Śląskiej, a klasa C Uniwersytetem Śląskim. Politechnika jest bardzo zainteresowana pozyskiwaniem najlepszych kandydatów, natomiast naszą misją jest kształcenie kadry przyszłej młodej inteligencji i chodzi o to, żeby tę młodzież od najmłodszych lat wychowywać w takim duchu, rozbudzać ich pasję. Mogliśmy się wiele nauczyć na temat roli kamerzysty, dziennikarza. Mogliśmy także stanąć na miejscu dziennikarza. Przeprowadzaliśmy wywiady, no i ogółem było ciekawie. Prowadziłem różnego rodzaju zajęcia akurat na Politechnice Śląskiej. Uważam, że to bardzo ważne, kiedy młodzi ludzie mają okazję spotkać się i wysłuchać ludzi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem konkretnych problemów. A sama inicjatywa współpracy z wieloma uczelniami to jest również ciekawy pomysł i wydaje mi się, że to umożliwia uzyskanie tak zwanego efektu synergii, którym jest takim bardzo modnym w tej chwili słowem, ale tutaj rzeczywiście ten efekt będzie widoczny w postaci takiego zupełnie nieoczekiwanego efektu przez połączenie wiedzy różnych uczelni. Czy ten projekt będzie kontynuowany? No mam nadzieję, że nam się uda dalej nawiązać i na dzisiejszym spotkaniu myślę, że do takiego wniosku wszyscy dojdziemy. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet. Zapraszam do odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku i od wczoraj na Instagramie. Po wiadomościach, sport i prognoza pogody na środę życzę miłego popołudnia.